Tym razem, moi drodzy, mam specjalnego gościa, którym jest Wojtek Drążek, z którym przyjaźnię się od lat. I znamy się, jeśli mogę tak, Wojtku, powiedzieć, jak łyse konie. No, myślę, że coś w tym jest. Okay. Zanim, słuchajcie, przejdziemy do tematu rozmowy, no to przydałoby się Wojtka przedstawić. I może zaczniemy od wyjaśnienia, czym są te trzy tajemnicze literki, które zazwyczaj znajdują się przy twoim nazwisku, a mianowicie CMM. Proszę wyjaśnij, o co chodzi. Jest to skrót. Większość zgromadzeń zakonnych, czyli takich rzeczywistości w ramach Kościoła katolickiego, które no, często powoływane dla różnych specjalnych celów, właśnie mają swoją własną nazwę. Moja nazwa, mojego zgromadzenia to jest Misjonarze z Marian Hill po polsku, ale w oryginale, bo raczej czego angielskiego oryginału się trzymamy, bo taki jest nasz międzynarodowy język. The Congregation of the Missionaries of Marian Hill. Marian Hill to jest takie miejsce, to był taki klasztor Marian Hill, tak się nazywał, czyli to jest wzięte jako jeden wyraz. Wzgórze Mariany, Mary Ann Hill. Okay. I to jest takie miejsce niedaleko Durbanu w południowej Afryce i tam pod koniec XIX wieku powstał taki potężny klasztor trapistowski. I on wyewoluował potem w osobne zgromadzenie, ponieważ już nie byli w stanie zachować reguł trapistowskich, bardziej zależało im już na pracy misyjnej. Stąd od 1909 roku funkcjonuje to jako niezależne zgromadzenie, właśnie Kongregacja Misjonarzy z Marian Hill. Okay. Ja zapytałem o to nie bez powodu, dlatego że to, o czym Wojtek przed chwilą powiedział, już zabrzmiało egzotycznie, bo przecież pojawiła się Afryka w tej wypowiedzi, ale nie mniej egzotycznym jest to, że jesteś chyba jedynym w Polsce przedstawicielem tego zgromadzenia zakonnego, czy tak? Tak, mieliśmy przez jakiś czas taką wspólnotę tutaj, siedzibę taką pełną jako zgromadzenie w Polsce od bodajże 96 roku, ale potem różnymi kolejami losu się to zmieniło. Ja w tym czasie byłem na misjach w Papui Nowej Gwinei i kiedy po powrocie jeszcze poprzez Stany, bo tam trochę czasu spędziłem, kiedy wróciłem do Polski w zasadzie, to już nie bardzo się dało jakoś dalej funkcjonować, byliśmy zatem zmuszeni zamknąć ten dom. Natomiast mnie w dalszym ciągu bardzo bliska pozostała praca w Polsce, szczególnie w tym, co już zacząłem po powrocie do Polski po misjach, czyli w tym, aby pokazywać, ożywiać w ramach przestrzeni wspólnot kościelnych doświadczenie najgłębszej duchowości, a więc najgłębszej w sensie mistycznej teologii, kontemplacyjnych praktyk, a więc to, co gdzieś no, powiedzmy sobie, przez ostatnie 400 lat gdzieś było w głębokim uśpieniu, dopiero druga połowa XX wieku sprawiła, że to ożyło. I również to ożyło bardzo mocno w moim sercu i dlatego zdecydowałem się, że jednak tutaj będę funkcjonował. Także ja należę do wspólnoty, która mieszka w Rzymie i tam jest moja siedziba główna, ale i tak większość czasu spędzam w Polsce i tutaj no, dzielę się tym, co jest i moim własnym doświadczeniem duchowym. No i co tak naprawdę wyrasta, bo jak słyszeliśmy tu wcześniej, trapiści, a więc pewnie taki najbardziej nam znany trapista, ojciec Thomas Merton. No i ojciec Thomas Keating, który dla mnie jest takim duchowym przyjacielem i przewodnikiem, to jakoś stało się dla mnie na tyle ważne, że poczułem, że to jest coś, co czym chciałbym się dzielić. Pojawiło się nazwisko ojca Keatinga, który dla Kongregacji Marian Hill jest niezwykle istotną postacią, niezwykle ważnym przywódcą duchowym, ale jest również autorem książek. I wspominam o tym dlatego, że oto, drodzy Państwo, mamy przed sobą tłumacza książek ojca Keatinga na język polski. Pokażmy je wszystkie. Mamy tutaj książkę Otwarty umysł, otwarte serce. Kolejna to książka Zaproszenie do miłości. I ostatnia, świeżutka, tak, wydana przez wydawnictwo Wam. I o ile te dwie poprzednie już tam w innym trochę tłumaczeniu były w Polsce wydane lata temu, to ta jest po raz pierwszy w języku polskim. Okej, okay, so, słuchajcie, reklama, modlitwa głębi.
lektura obowiązkowa dla każdego podróżnika duchową ścieżką i wiem, co mówię, niezależnie od tej proweniencji podążania i kierunku, w którym się podąża, bardzo ważna rzecz i bardzo istotna. Dlaczego taka ważna i dlaczego taka istotna, twoim zdaniem? Myślę, że warto zacząć od samej postaci ojca Thomasa Keatinga, który jest o tyle niezwykłą postacią i może nie mamy czasu na to, żeby ją aż tak szeroko pokazać. Natomiast jest to człowiek, który spędził praktycznie całe swoje życie w murach klasztornych, ale i odkrywał tam tajemnice życia duchowego, zgłębiając pisma zarówno te dawne, jak i to, co starał się też pokazywać, jakby adaptację dla współczesnego człowieka. Przebył całą wielką drogę. To, że jego ostatnie lata były związane już z klasztorem Snowmass w Colorado i tam również z taką grupą, która się zaczęła jako Contemplative Outreach, to jest taka wspólnota ludzi praktykujących właśnie modlitwę głębi jako konkretną praktykę i oni czują się tą... To jest organizacyjnie nie jest aż tak spójne. Ja się śmieję, że należy się do Contemplative Outreach, czyli po polsku przetłumaczyliśmy to ruch odnowy kontemplacyjnej, tylko dlatego, że się praktykuje modlitwę głębi i chce się należeć. Nie ma żadnych innych, ale to jest wspólnota ludzi, którzy jakby odkrywają potęgę zarówno tej praktyki, jak i świadomego podążania drogą duchową. No to słuchajcie, mamy niezwykłą okazję, żeby przyjrzeć się modlitwie głębi. To jest, przyznam szczerze, praktyka jakby integralno-chrześcijańsko-katolicka. Jedna z tych, która mnie absolutnie zachwyciła w tej tradycji, dlatego, jeśli się mylę, to proszę sprostuj, że wydaje mi się, że to właśnie modlitwie głębi jest najbliżej do tej praktyki, którą my nazywamy medytacją. Na ile uprawnione jest mówienie, że modlitwa głębi jest jakąś formą medytacji, czy ma coś wspólnego z medytacją, a na ile to nie jest uprawnione? Tak. Jeśli chodzi o formę zewnętrzną, bo od tego można prosto porównać. Kiedy zobaczymy człowieka w modlitwie głębi i w medytacji, to nie będą się niczym różnić. Będzie to wyglądać dokładnie tak samo. Może tylko to, że bardzo dużo osób praktykuje modlitwę głębi tak po prostu na krzesełku, wygodnie siedząc prostym kręgosłupem i tak dalej, żeby zachować tą wewnętrzną czujność. Na krzesiu jest również bardzo wiele form medytacji, to niekoniecznie trzeba siedzieć w kwiecie lotosu na poduszce medytacyjnej. Oczywiście, więc dlatego mówię, tutaj jest zewnętrzne podobieństwo, jest absolutnie widoczne w tym momencie. I teraz, ponieważ punktem centralnym doświadczenia modlitwy głębi jest jednak wejście w pewien sposób w relacje. I tutaj jest pewnie ta kwestia najważniejsza, bo ważne jest pytanie o to, co dzieje się na poziomie wnętrza, co dzieje się na poziomie serca. Pewnie wszyscy pamiętają takie bardzo znane zdanie z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału, kiedy Jezus mówi, a ty jak chcesz się modlić, to wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i tam trwaj w ukryciu. I to miejsce ukryte jest takim kluczowym pojęciem Jezusa dla spotkania medytacyjnego, bo tam pozostaje sam na sam z tą najgłębszą rzeczywistością miłości, którą odkrywam nie gdzieś na zewnątrz, ale dokładnie wewnątrz. I w zasadzie, idąc dalej z tym tropem, prawdopodobnie nie da się jej odkryć na zewnątrz, nie odkrywszy wcześniej wewnętrznie. Okay. To bardzo mi przypomina również tradycję hezychazmu, bo przecież oni uczynili właśnie z tego cytatu z Ewangelii Mateusza jakby podwaliny swoich praktyk, szczególnie tutaj chodzi o ich medytację, czy też modlitwę zstępowania, zwaną również medytacją serca, gdzie właśnie mówili o tej wielkości izdebki swojej, w której spotykasz się sam z sobą. Czy o taką właśnie relację chodzi w modlitwie głębi? Tak, dokładnie. Jest to część tak zwanej tradycji apofatycznej w chrześcijaństwie, która pokazuje, że ten wymiar wewnętrzny tego spotkania sam na sam stoi absolutnie w centrum. Więc wszystko, co od strony praktycznej pomaga mi pozostawić to, co mnie angażuje na zewnątrz, nie, sprawia, że coraz pełniej odnajduję się w tej przestrzeni wewnętrznej.
Tam w tym cytacie jest jeszcze jeden ważny moment, ponieważ kiedy się pojawia, no właśnie po co to robić? Tam od razu jakby pokazuje Jezus odpowiedź w tym znaczeniu, a ten, który widzi w ukryciu, odda tobie. Czyli to jest ta przestrzeń, gdzie my zyskujemy to, czego najbardziej potrzebujemy, o czym zresztą w praktyce możemy nie wiedzieć, więc wszystkie rzeczy, które nazywamy modlitwą i próbujemy tę modlitwę identyfikować ze sposobem wyrażania tego w słowach, może się okazać, że po prostu jesteśmy bezradni, ponieważ to, czego naprawdę potrzebujemy, możemy nie mieć o tym pojęcia w sensie myśli, w sensie struktury jakichś logicznych, czy w sensie jakichś próśb, potrzeb, bo to są potrzeby, które bardzo często są potrzebami chwilowymi, często jakimiś złudzeniami, że nam rzeczywiście tego potrzeba i tak dalej. Natomiast w tej wewnętrznej postawie zostajemy w pewnej postawie całkowitej bezbronności. Czyli my jakby nie narzucamy niczego z siebie. Czyli to nasze słynne doświadczenie naszego ja trzeba pozostawić za drzwiami i zamknąć jeszcze te drzwi, żeby nie mogło ingerować w to, co się dzieje w tej przestrzeni. Więc to jest spotkanie jakby, które wchodzi dużo głębiej niż to nasze codzienne ja. W bardzo wielu tradycjach to, o czym mówisz, nazywa się połączeniem ze źródłem. Tak. I to tak. Nasze ja, czyli ta jaźń podstawowa, zwana również bardzo często ego, jest jedną z największych przeszkód, która nam broni do tego źródła dostępu. I jak rozumiem, ta relacja z samym sobą w modlitwie głębi, przynajmniej dla mnie, jest niezwykle bliska tak naprawdę relacji z samym sobą, którą otrzymujemy dzięki praktyce medytacji. Nie mówię o żadnych tutaj medytacjach związanych z jakąkolwiek tradycją. Mówię o medytacji jako o narzędziu pracy z własnym umysłem. Czyli takim narzędziu, w którym chcemy nawet nie tyle się wyciszyć, ile sprawić, byśmy nauczyli się nie identyfikować z tym konstruktem ego, który generuje w nas myśli, który generuje w nas emocje, który powoduje, że to, o czym mówisz, ten podmiotowość tego ja zaczyna zarządzać naszym życiem. W medytacji połączenie się ze źródłem oznacza przyjęcie takiej postawy akceptującej, pewnie zaraz użyjesz słowa powierzenie się, jak znam tradycję chrześcijańsko-katolicką, ale coś w tym takiego rzeczywiście jest, jakbyśmy się powierzali właśnie naszemu źródłu po to, byśmy stamtąd otrzymali niezwykle cenny dar w postaci właśnie tego, kim jesteśmy, co potrzebujemy, co tak nas naprawdę powinno wieść w życiu i czym się w życiu kierować. I przypomina mi się, kiedy to powiedziałaś, nasza rozmowa sprzed bardzo wielu lat, możliwe nawet, że ponad 10. I pamiętam, słuchajcie, jak Wojtek kiedyś mi opowiadał, że w jego praktyce duchowej pojawiają się czasem osoby, które przychodzą do niego i mówią, nie wiem co dalej. Moje życie doszło do jakiegoś tam granicznego punktu, granicznego momentu, w którym z jednej strony utraciłem zainteresowanie materią i tym, co można osiągnąć, a z drugiej strony jeszcze nie doświadczyłem tej wiedzy, co mam dalej ze sobą zrobić. I Wojtek, nie wiem czy pamiętasz, co mi wtedy odpowiedziałeś. Powiedziałeś mi wtedy, że kiedy tacy ludzie do mnie przychodzą, to mówię im, usiądź, pomódl się, a to przyjdzie samo. Czy to, o czym teraz mówimy, to zasłuchanie się w sobie, to powierzenie się sobie, to dotknięcie tego źródła, jest właśnie tym, co potrzebujemy, czego potrzebujemy, żeby się dowiedzieć, co dalej? Wiesz, ciekawą jest rzeczą, że z jednej strony, kiedy się popatrzy na całe doświadczenie drogi chrześcijańskiej, szczególnie mówię tutaj nie o drodze teologii, tylko o drodze, jeśli już nazwać to teologią, to teologii mistycznej, a więc to, co mówią ci, których już dziś świadomie nazywamy mistykami, z kluczowymi postaciami jak Jan od Krzyża, czy Teresa, czy powiedzmy sobie, no święty Franciszek również w tym i cały szereg. Mianowicie jest to takie wspólne doświadczenie, które pokazuje, że kluczem, i to słowo, którego tutaj użyłeś, kluczem do tej wewnętrznej przemiany, czy podjęcia tej drogi, ojciec Keating używa takiego pięknego słowa, naszym polskim odpowiednikiem byłoby pewnie zgoda, nie tyle nawet powierzenie się, ale wyrażenie wewnętrznej zgody, jest takie angielski zwrot consent.
I to jest właśnie ten wymiar, kiedy ja zgadzam się, czyli przyjmuję, więc więcej niż akceptuję, ale przyjmuję jako coś najbardziej najważniejszego i siebie samego w tym momencie drogi i całą inną rzeczywistość, zrozumianą i niezrozumianą. Nie? I to jest ten punkt wyjścia, który sprawia, że otwiera się jeden mały krok. Ja to też, ponieważ mistycy próbują pokazać tę drogę jakby w całości, etap za etapem. I tak to znajdziemy na przykład w opisie świętego Jana od Krzyża, kiedy mówi o tych kryzysach, które przeprowadzają w kolejne, przez kolejne noce i tak dalej. To są absolutnie konieczne, żeby można się na tej drodze poruszać. Natomiast jest ciekawą rzeczą, że z naszej osobistej perspektywy to, o co możemy zapytać, to nawet nie jest całość drogi, tylko to jest ten następny krok. Ten jeden kolejny krok. I to też jest ciekawe, ponieważ nie zobaczę tego kroku numer dwa, jeśli nie zrobię tego, do którego jestem zaproszony, tego kroku numer jeden. Dopiero z punktu widzenia kroku numer jeden widać krok numer dwa. I tak dalej. Więc nie da się tu nic przeskoczyć. Tak to jest niesamowite, bo teraz mi się przypomniały wszystkie możliwe zbadane z psychologii zachodu poziomy świadomości, w której dokładnie jest taka sama reguła. Trochę przypominająca komputerową grę platformową. Nie jesteś w stanie wejść poziom wyżej, dopóki nie wypełnisz wszystkich zadań powierzonych ci na poziomie, na którym się teraz znajdujesz. To się musi dokonać, by otworzyły się drzwi na kolejny poziom. I tak się dzieje we wszystkich możliwych systemach poziomu świadomości. Ale chciałem jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, bo kiedy przed miesiącami, poszukując cię pomiędzy Rzymem a Polską, próbowałem się umówić z tobą na tą rozmowę, zadałem ci pytanie, było to świeżo, po, jak wiem, twojej lekturze książki Księga Ukrytych Praw. Czy jest jakieś prawo, o którym szczególnie chciałbyś porozmawiać na spotkaniu ze mną? I wtedy bez wahania powiedziałeś, że tak, jest takie prawo, to prawo zgodności. Dlaczego akurat to prawo przyszło ci pierwsze na myśl? Wiesz, ponieważ większość pytań dlaczego raczej nie ma odpowiedzi, bo okay, my tego nie wiemy. Natomiast rzeczywiście tak było, że to był ten pierwszy impuls. Mówię, jest pośród tych różnych praw mniej lub bardziej widocznych w przekazie chrześcijańskim, bo patrząc z perspektywy całej książki, o której piszesz i o tych wielu prawach, bardzo wiele jest takich odniesień, które mają tak wyraźne przełożenie w chrześcijaństwie. Akurat to wydawało mi tak jakoś najbardziej atrakcyjnie mi zabrzmiało w sensie i również pewnie z tego poziomu, o którym mówiliśmy wcześniej, że jest to odkrywanie, jest cała droga modlitwy głębi, jest właśnie w tym kierunku, o którym mówi. Chcąc odkryć coś na zewnątrz, jest tylko jedna droga, trzeba ją odkryć najpierw wewnętrznie. O tym właśnie mówi prawo zgodności zaklęte w tych słowach, jako w niebie i na ziemi, lub jako w górze, tak o w dole, lub jak mówi mój ulubiony Gurdzijew, że droga w górę jest jednocześnie drogą w dół. Tak. Celowo pytam o to prawo, bo sposób, w jaki opowiadasz o modlitwie głębi, wydaje się być dokładną definicją właśnie tego prawa. Ja przynajmniej to prawo rozumiem w sposób następujący. Cokolwiek byśmy nie zrobili w świecie zewnętrznym, do czegokolwiek byśmy nie dążyli, to jeśli to nie jest przepracowane w nas na poziomie wewnętrznym, będzie nieskuteczne, niespójne, nieefektywne, a być może nawet szkodliwe. Nie da się szanować innych, dopóki się nie obdarzy szacunkiem samego siebie. Nie da się w pełni kochać innych, dopóki się nie zaprzyjaźni z miłością do siebie. I to nie w znaczeniu egocentrycznym, egoistycznym, ale właśnie w takim znaczeniu głębokiego szacunku i zrozumienia, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie złe, w co powinienem wchodzić, a czego powinienem unikać, w jaki sposób powinienem pracować ze sobą i wchodzić w tą relację z sobą, bo kiedy ta relacja jest przepracowana, świadoma, głęboka i zdrowa, to dopiero od tego momentu jestem w stanie budować świadome, głębokie, zdrowe relacje z innym człowiekiem. Ja tak rozumiem prawo zgodności, a powiedz mi, czym ono jest dla ciebie? Myślę, że w bardzo, bardzo podobnym kierunku rozumiem to. Takie odkrycie, które bywa fundamentalnym odkryciem, że nie da się tak naprawdę nic zrobić na zewnątrz, nie robiąc tego jednocześnie wewnątrz, albo wręcz odwrotnie.
zaczynamy od tego, co wewnątrz, a zewnętrzne samo się dopasuje do tego. Więc kluczem będzie ta praca, która się dokonuje na poziomie serca. Ja nawet mam pewną obawę, kiedy używam słowo praca, ponieważ dla mnie ona nie wygląda tak jak praca, w sensie wysiłek, aby osiągnąć cel. Dokładnie odwrotnie. Bez wysiłku i bez celu. Czyli wejście dużo bardziej w taką przestrzeń, kiedy jestem i takie mam doświadczenie, jestem, jak już się zdecyduję na tą drogę, bo tutaj akurat jest ważna decyzja. Natomiast jak się zdecyduję na tę drogę, to czuję, że jestem prowadzony. I nawet cała sfera takiego doświadczenia duchowego przebudzenia, bardzo mocno my zresztą tutaj gdzieś będziemy pewnie do tego wracać w tej perspektywie po Wielkanocy, a więc ważnym wydarzeniu, to prowadzenie, które często w chrześcijaństwie jest nazywane jako kierownictwo Ducha Świętego. Ale jeden punkt jest ważny. Ja uczę się, jak nawet nie tyle rezygnować z własnej woli, ale jak rozpoznawać, co jest moją własną wolą, a co jest impulsem dużo większym niż moja własna wola. I wtedy przychodzi piękny wybór, bo ja mogę iść za swoją własną wolą, która często jest jakimś tam impulsem tego, co już nazwaliśmy tutaj ego i tak dalej, więc te konstrukty, które w nas żyją. I jest taka grupa ogromna ludzi, który po prostu zupełnie tego nie widzi. I jedyne jakby, co ma do dyspozycji, to tylko to, co ego dyktuje. Jakby nie ma punktu odniesienia. Ale kiedy już zobaczę ten punkt odniesienia, to wtedy widzę, że o, jest coś więcej. Jest zaproszenie dużo większe niż to. I wchodzę w tę przestrzeń, czuję się prowadzony i wtedy odkrywam nieodkryte do tej pory zasoby we mnie samym, w moim wnętrzu, w moim sercu. Ponieważ gdybyśmy poszli dalej, to i tak dojdziemy do tego, że są to nam wspólne zasoby, nie? Że jeżeli mówimy tutaj o dojściu do źródła, czyli nazwijmy to językiem chrześcijańskim, do Bożej miłości, która zamieszkuje we mnie, o tym zresztą ojciec Keating będzie nieustannie mówił. Zresztą przypominając, że powinno się o tym mówić w chrześcijaństwie codziennie kilka razy, nie? Że źródłem tego, co nazywamy życiem duchowym, jest takie, nazwijmy to, permanentne, konstytutywne zamieszkanie całej przestrzeni Bożej w ludzkim sercu. Więc ja mam do niej nieustanny dostęp. I stąd też ta droga w głąb, ta droga w serca będzie się przekładać, że ja widząc, rozpoznając tą żywą obecność miłującą, tak byśmy to nazwali, a więc troskliwą, a więc również pełną mądrości, nie? I nagle odkrywam to na poziomie własnego serca i wtedy na poziomie zewnętrznym widzę to jakby automatycznie, bo to mi się jedno z drugim spójnie przekłada. To, co często w chrześcijaństwie też nazywa się, że widzę Bożą obecność tu i tam, Boże działanie w tym czy w innym, no to jest możliwe, jeśli, bo można to mówić teoretycznie, nie? O, widzę, tak, bo mnie tak nauczono mówić, nie? Natomiast jeśli już to naprawdę widzę, nie? Bo to widzę to najpierw na poziomie własnego serca. I tutaj mogą być trudności dla wielu chrześcijan, ponieważ wciąż bardzo mocno panuje, i ojciec Keating wyraźnie o tym mówi, szczególnie w tej ostatniej książce, pokazując tak zwany zachodni model chrześcijaństwa, czyli gdzieś do Soboru Watykańskiego II, i biblijny model chrześcijaństwa. A więc, żeby mówić w bardzo krótki sposób, ten zachodni polegał na tym, że Bóg gdzieś tam daleko, a ja tutaj, ja moim biednym, prawda, wysiłkiem, dobrymi uczynkami, czymś tam jeszcze i tak dalej, próbuję się jakoś temu Bogu przybliżyć, może nawet go obłaskawić, bo często jest to figura dość nieciekawa, tak naprawdę. Ta łaska z nieba na mnie zaświeci. Może właśnie coś wreszcie ten monarcha, prawda, spojrzy na mnie łaskawym okiem. I jak niebiblijne jest to spojrzenie. I dlatego Sobór Watykański II otworzył perspektywę, pamiętajmy, to są lata 60. XX wieku, otworzył perspektywę zupełnie innego spojrzenia, mianowicie Bóg i ja
jakby wypełniamy tę samą przestrzeń. To, co nazywamy w chrześcijaństwie wcieleniem, jest pokazaniem tej tajemnicy, że wszystko, co Boże, wszystko, co ludzkie, jest spójne, jest to jedno, jest jednym, jest, tak się mówi często o tym, że w Chrystusie to, co Boże i ludzkie, jest niepomieszane. No tak, a my należymy do Chrystusa, więc w nas również, nie? Zresztą cała ludzkość należy do Chrystusa, więc tam również. Kwestia odkrycia tego. Kwestia zobaczenia, jakie to ma konsekwencje dla mnie, kiedy ja taką jedność, takie zamieszkanie we mnie odnajduję, kiedy ja Boga nie szukam w rytuałach, kiedy nie szukam Go nawet w mądrych książkach, kiedy nie szukam Go nawet w Biblii jako... Bo ja, wszystkie rzeczy zewnętrzne są tylko po to, żeby potwierdzić moje doświadczenie wewnętrzne. I myślę, że ogromną szansą dla chrześcijaństwa dzisiaj, w tym ogromnym kryzysie, który się akurat przetacza, jest odkrycie tego jednego, żeby odkryć na nowo to głębokie zaufanie do tej przestrzeni troskliwej i mądrej miłości, która zamieszkuje moje wnętrze. Bez względu na to, jak będziemy ją nazywać słownie. Jasne. Myślisz, że takie odkrycia i taki powrót do, bo tak to rozumiem, do tego tradycyjnego, przecudownego moim zdaniem, chrześcijaństwa mistycznego, w dzisiejszych czasach jest jeszcze możliwe? Absolutnie, nic więcej nie robię. Niż praca nad tym, by było możliwe. Praca nad tym, żeby to było możliwe. I też, wiesz, w tej kolejności, o której mówiliśmy, nie? Czyli to musi być praca nie na zewnątrz najpierw, tylko na poziomie wnętrza, a więc zgoda na swoją własną drogę duchową. Zgoda na to, że na tej drodze przechodzi się, tak jak na każdej, wydaje mi się, drodze rozwoju, przez konkretne kryzysy, przez konkretne spotkania. Zresztą mistycy chrześcijańscy świetnie to opisali. Te kryzysy, one mają dość podobny schemat. Mówisz o nocy ciemnej. Mówi o nocach ciemnych. Tu zresztą też pojawia się coś takiego, co chętnie ci pokażę, bo pewnie jeszcze nie zaglądałeś, ale tutaj jest bardzo ładna ilustracja prawdy, o której tutaj mówimy, jako w niebie, tak i na ziemi. Zobacz. To jest coś piękne. Takiego. I to jest jeszcze tutaj, żebyśmy pokazali. Pokażemy ją na planszy. W dużej rozdzielczości, tak. Dobrze. W każdym razie tu jest coś takiego, że ten schemat, jeżeli mam go porównać, a więc to jest to pierwsza decyzja, to najszersze koło, to jest taki fundament, z którego wychodzimy. W chrześcijaństwie nazywałoby się to pierwszym nawróceniem, czyli tym, kiedy ja odkrywam to Boże zamieszkanie we mnie i już mam na tyle zaufania, to jest jeszcze małe zaufanie, ale już jest na tyle, że jestem w stanie pójść za tym, że pomysły mojego ego już nie wygrywają z tymi intuicjami, które się rodzą na poziomie serca. Tak jak mówię, praktyką, która przez to prowadzi, będzie każda praktyka, kiedy jestem po prostu w ciszy i w obecności. To jest modlitwa głębi dla Keatinga, ale to może być mnóstwo innych praktyk, które pozwalają mi dotknąć wnętrza. I potem przychodzą kryzysy. I tutaj to są konkretne stopnie. On to pokazuje troszeczkę w schemacie tego, co opisywał święty Jan, zresztą studiował świętego Jana bardzo precyzyjnie. I pokazuje, one są troszkę skokowymi, precyzyjnymi rzeczami, ale prowadzą mnie coraz w głąb do odkrycia tej miłości, która zamieszkuje moje serce. No i oczywiście, kiedy przejdę, to jednocześnie, idąc drogą w dół, dokonuje się droga w górę, która jest zidentyfikowana przez niego jako to, że posługuje się w praktyce mojego życia już nie tyle moimi intelektualnymi pomysłami, co staje się możliwe, abym żył, i tutaj takim źródłem w chrześcijaństwie tego życia z poziomu ducha jest życie według błogosławieństw i według darów ducha. O błogosławieństwach będzie mówił Mateusz w Ewangelii, bo tam mamy je najprecyzyjniej spisane. I jest to ogromne bogactwo, kiedy przestawiamy już z przykazań na błogosławieństwo. Jest to absolutnie rewolucja wtedy wewnętrzna. A druga to jest kierowanie właśnie darami ducha. Święty Paweł tam wymienia te dary dość precyzyjnie, chyba 9 ich tam pokazują: miłość, radość, pokój, cierpliwość, opanowanie i tak dalej. A więc nagle jakby... I to jest coś ciekawego, ponieważ ja wchodzę w dół, ja przechodzę moje kryzysy,
I to mogą być kryzysy, które wydają się niezwiązane z tym, co się dzieje w moim życiu na zewnątrz. One mnie dotyczą, a ja nagle na zewnątrz, w kontakcie już ze światem zewnętrznym, zauważam, jak wiele się zmieniło. I to jest cudowny moment, kiedy ja wiem, ja tego nie wypracowałem. To nie jest zasługa, bo ja myślę, to trzeba wprowadzić w życie, prawda, i tak dalej. Tylko ja widzę nagle ogromną różnicę w mojej relacji, po pierwsze i najważniejsze, do siebie samego. To jest to, o czym mówiłeś, zdobywanie szacunku do siebie, miłości do siebie. To jest ten moment, kiedy może troszkę w naszym tłumaczeniu tych głównych przykazań, o których Jezus mówi, to jest właśnie ten moment, że miłość bliźniego jest niemożliwa bez miłości siebie samego. Więc to jest punkt wyjścia. Oczywiście nie egocentryczna, tylko ta miłość, która jest prawdziwą troską o moje dobro. Niektórzy mówią, i to tłumaczenie bardzo mi się podoba, że miłość bliźniego to jest miłość siebie samego w bliźnim. Że to jest dokładnie, że to jest jedno, że to jest spójne. I potem... Ty jesteś mną, a ja jestem tobą. Dokładnie, ja kocham siebie w tobie. I jeśli nie odkryję, że można kochać siebie z całkowitą wewnętrzną radością odkrywania tego, jak cudownym znakiem Bożej miłości dla świata jestem ja sam i jestem zaproszony do tego, żeby no, to jakoś też się objawiło. Zobacz, jak ważne jest wtedy to, kiedy już mam rozróżnienie, jakie impulsy płyną z ego, a jakie płyną z tej głębokiej przestrzeni. To nie jest to, że ja sobie od razu z nimi poradzę, ale ja widzę różnicę. I w konkretnym momencie to ja dokładnie wiem, czy odezwało się moje ego, czy coś więcej niż to. A jak już wiem, no to mam szansę wyboru. Nie? Więc to jest ten moment na drodze. Więc kryzysy prowadzą coraz głębiej, pytają o coraz ważniejsze rzeczy, budują coraz większe zaufanie, i to dopiero przekłada się na nową jakość życia na zewnątrz. Fascynujące jest to, o czym mówisz. Dla mnie również takiego metapoziomu, jeśli pozwolisz, bo ja absolutnie jestem przeświadczony o tym, że jesteś zanurzony w chrześcijaństwie i słusznie i fantastycznie, ale trochę spróbujmy się teraz wynurzyć do innych obszarów i fantastyczne jest, ilekroć się spotykamy, Wojtku, ilekroć rozmawiamy o sprawach ścieżki duchowej, tylekroć ja mam takie wrażenie, że gdybym nie wiedział, z jakiej tradycji jesteś i gdybym nie wiedział, że jesteś mnichem, to równie dobrze mógłbym cię zobaczyć, nie wiem, w pomarańczowej sukience z ogoloną głową, czy w dowolnie innej konfiguracji, bo przekaz, i to jest chyba klucz, przekaz, o którym mówisz, te ścieżki duchowe, to, że potykamy się po drodze, że te porażki, których doświadczamy i zwątpienia są stałym elementem gry, on się pojawia we wszystkich możliwych tradycjach mistycznych i jest taką spójną, łączącą te tradycje kanwą, na której możemy budować naszą duchowość. Kiedy pokazałeś tę spiralę narysowaną przez Kittinga, mi natychmiast się w głowie pojawiły byki Zen, bo tam jest dokładnie to samo, już abstrahując od tego, że to jest tradycja Zen, ale tam jest dokładnie ten sam przekaz. Przychodzi taki moment w życiu, kiedy zaczynasz, i to jest jeden z pierwszych byków Zen, kiedy jeszcze nie widzisz byka, ale już czujesz, że on jest. Już czujesz, że jest coś więcej, że istnieje coś większego niż ty sam, że jest jakaś prawda, jak ty mówisz przepięknymi słowy, jakieś zaproszenie. I teraz, stosując dalej tą wykładnię ojca Kittinga, wystarczy zgoda, wystarczy akceptacja tego, że ten byk istnieje. Jak zwał, tak zwał, czy to jest zaproszenie w tradycji świętej Teresy, czy to jest zaproszenie w tradycji Zen, buddyzmu, czegokolwiek innego. Dla mnie to ma mniejsze znaczenie. Znaczenie ma to, że możemy podążać tą ścieżką duchową i możemy ją odkrywać w sobie. I chyba to jest najważniejsza rzecz, że niezależnie od tego, z jakiej tradycji pochodzimy, w jakim morzu, jakiej idei jesteśmy zanurzeni, czy się obraziliśmy na katolicyzm, w którym przecież w tym kraju wszyscy wyrośliśmy, czy się na nie obraziliśmy, to nie zmienia faktu, że możemy kroczyć tą ścieżką, odkrywając bardzo głębokie pokłady swojego wnętrza
odpowiadać na to zaproszenie, zgadzać się z nim, a przez to, zgodnie z prawem zgodności, zmieniać nasze otoczenie. Bo, i tutaj znowu, zanurzmy się na chwilkę w chrześcijaństwie, przecież aż się prosi o zacytowanie, po owocach ich poznacie. Dokładnie. Przecież ludzi, którzy są głęboko świadomi swojego wnętrza, którzy przepracowali szacunek do samych siebie, przepracowali to wewnętrzne zaproszenie, można rozpoznać. Oni mają inną energię, oni się inaczej zachowują wobec innych ludzi, oni inaczej budują relacje, inaczej radzą sobie z problemami. I nie ma znaczenia, z jakiej proweniencji oni się wywodzą, ale widać, że na tym bardzo głębokim poziomie ta robota została przepracowana. I działa to również w drugą stronę, posługując się tą ścieżką Gurdżijewa. Jeśli ona nie została przepracowana, to to również widać. I o to chciałem Cię zapytać. Oto istniejemy w czasach galopującego przekazu internetowego, w którym pojawia się... No, nie wiem, gdybyśmy otworzyli okno i rzucili kamieniem, to byśmy pewnie w któregoś trafili, ich jest tak wiele. Cała masa guru, cała masa nauczycieli duchowych, cała masa ludzi, którzy próbują nas przekonać do jakiejś ścieżki. Ale czy nie jest to tak, że właśnie to, że po nich widać, to, że te głębokie prawdy nie zostały przepracowane, jest dla nas rodzajem takiego papierka lakmusowego, takiej diagnosty, którym uważaj, nie ufaj we wszystko, co słyszysz? I tutaj całkowicie się zgadzam, to raz, a po drugie jest coś też takiego, nie wiem, czy doświadczyłeś podobnej sytuacji, ja na przykład biorąc książkę do ręki, czy właśnie otwierając jakiś tam przekaz na YouTubie i tak dalej, nauczyłem się takiego wewnętrznego zaufania, nie? Na ile to, ja to nazywam, rezonuje ze mną. Nie? I po tym wewnętrznym rezonansie poznaję raz, czy warto czas w ogóle poświęcić temu przekazowi, czy on mnie umocni. Nie dlatego, czy jest zgodny z tym, co, bo tak naprawdę na poziomie słów, na poziomie... On może być zgodny, na to, tak? No, może być zupełnie o czymś innym. Natomiast jaka jest energia, która stoi za tym, który o tym mówi? To zresztą widać, wiesz, kiedy wejdziemy już zupełnie na taki teren, nazwijmy to kościelny, to tutaj też bardzo wyraźnie widać, kto mówi z kartki, kto mówi z serca, kto mówi z głowy, kto mówi z internetu, kto mówi z poziomu wypranego mózgu, bo nie brakuje również takich osób, bo jest to dość wygodne tak naprawdę wpiąć się w jakiś główny nurt i po prostu iść siłą rozpędu tego silnego. Albo głównego. Z modą, z tym, co jest akurat poszukiwane, tak, i modne. Oczywiście, jasne. Natomiast oczywiście zgoda na to, że odkrywam taką przestrzeń wewnętrzną, jakby dotykam jej i to przekłada się na to, jak wygląda moje życie zewnętrzne. Tak, i to jest ciekawe to, co powiedziałeś, piękny cytat Jezusowy, że po ich owocach poznacie, ale co jest ciekawe, nie tylko patrząc na innych mogę to poznać, ale również wewnętrznie. Otóż to. Ja mam takie główne doświadczenie, że często jestem zaskoczony tymi owocami. A przede wszystkim rodzi się taka pokora, mówię, no przecież ja tego nie zrobiłem, przecież ja tego nie wymyśliłem, ani nie wypracowałem, nie? Ja miałem na tyle odwagi, żeby wejść w głąb, żeby się przyjrzeć pewnym rzeczom, żeby je może nazwać. Często są to rzeczy bardzo intymne, które tak naprawdę jakby tej przestrzeni nie opuszczają, ale one i tak dokonują tej głębokiej wewnętrznej przemiany, która potem się pojawia w spotkaniu ze światem zewnętrznym. Dla mnie takim bardzo wyraźnym na przykład znakiem tej duchowej przemiany jest to, że rzeczywiście nie jest dla mnie fikcją ani teorią, że mam wokół siebie tylko braci i siostry. Nie mam innych. Bez względu na to, skąd pochodzą, co myślą, według jakich zasad żyją lub czym się kierują i tak dalej. To są sprawy drugorzędne, nie? Odkrywam wtedy to, że no, ludzi mam przede wszystkim kochać, a nie zmieniać. Oni tak się nie zmieniają, dlatego że ja im to umożliwiam, często dokładnie lub wbrew. Powiesz, że mają się zmienić. Tak. Więc to są zupełnie inne procesy i wtedy z wielką pokorą, ale i z wielką radością można się spotkać i posłuchać zainteresowani. O, a ty to samo, co ja, a ty widzisz to tak. A ty to nazywasz w ten sposób. O, a jeszcze tak można to na... Cudowna wtedy harmonia się robi. To wszystko zaczyna nabierać sensu. I to jest, wiesz, piękna też raz, że
to ta zmiana, o której mówiliśmy na zewnątrz, to jest raz, że ja naprawdę z przekonaniem i z życzliwością mam miejsce w swoim sercu, bo wiesz, moim głównym przekładem i powiedzmy sobie obrazem, pewną ikoną tego, o czym staram się mówić, jest otwarte serce. Taki się nazywa zresztą mój kanał na YouTubie. To jest otwarte serce. Serce, które mieści coraz więcej. Coraz, które się poszerza. Które znajduje miejsce również dla tego, co w świecie nie akceptowane, czy wręcz nieakceptowalne. Nie? A otwarte serce, myślę, że takim było serce też Jezusa. Ta ikona Bożego Serca, gdzieś tam serce Jezusa przebitego. Tak, tak. Jest bardzo znacząca tutaj. Ale to musi być serce, które mieści wszystko, a nie dzieli, że dla jednych ma przestrzeń, dla innych nie ma. Nie? Dlatego, że jedyną siłą zmiany w wszechświecie jest miłość, więc wszystko, co obdarzam miłością, by zapraszam do zmiany, umacniam w kierunku zmiany, nie dyktując przy okazji tego, jak ta zmiana ma wyglądać, bo ja tego nie wiem. Natomiast to, co mogę zrobić dla każdego, to obdarzyć ich miłością, co zakłada jako fundament tej miłości przyjęcie ich takimi, jakimi są w danym momencie, z całkowitą. I to jest fascynujące kolejne potwierdzenie i kolejna jakby definicja, tyle że z drugiej strony prawa zgodności. Bo w moim przekonaniu działa to w ten sposób, że im bardziej uczciwie i głęboko zaglądamy we własne serce, czyli mówiąc inaczej, im bardziej to nasze serce otwieramy na siebie, tym bardziej jesteśmy zdolni do otwarcia tego serca na zewnątrz. Nie da się tego oszukać. To nie ma żadnego sposobu na to, jak ten system obejść. Jeśli jesteś w stosunku do innych osób wrogi, agresywny, niechętny, niezależnie od tego, jaki mają kolor skóry, orientację seksualną, w co wierzą, ale jeśli jesteś w stosunku do nich wrogi, to pierwszą rzeczą, którą po tobie widać, to to, że nie przepracowałeś wrogości do siebie. Nie otworzyłeś swojego własnego serca, tak, mówiąc tą definicją, o której opowiadasz. I to jest kolejny aspekt prawa zgodności. W ten sposób jesteśmy w stanie zobaczyć, czy dany nauczyciel, dany mistrz, dany guru, ten, który nas przekonuje do jakiejś idei, jest spójny z tą właśnie otwartością. Jeśli mamy mistrza, który ma pełną gębę przepięknych słów, przepięknych frazesów, a jednocześnie dzieli ludzi na gorszych i lepszych, bardziej wartościowych i mniej wartościowych, na bardziej potrzebnych i mniej potrzebnych, no to tam nie zostało coś przepracowane. Tak. Tam nie została przerobiona ta najważniejsza rzecz, czyli ta droga w dół nie została odbyta. To jest iluzja tej drogi, to jest jedynie jej jakby taki erzac, element zastępczy. I wydaje mi się, że to jest chyba kluczowe, niezależnie od tego, w co wierzymy. Jeśli chcemy wyruszyć na ścieżkę duchowego rozwoju, popraw mnie, jeśli się ze mną nie zgodzisz, to pierwsze kroki musimy wykonać w tej izdebce swojej, w tym naszym wnętrzu. Nie da się tego zrobić inaczej. Taki jeden z moich ulubionych nauczycieli, tym razem z zupełnie innej tradycji, bo z tradycji tybetańskiego Bon, mówi: nie ma znaczenia, ile będziesz miał sznurów modlitewnych na dłoni. Mówiąc w tej jakby przestrzeni chrześcijańskiej, nie ma znaczenia, ile sobie różańców będziesz w dłoni trzymał. Tak. Widać po tobie, czy się modlisz, widać po tobie, czy medytujesz. Tak. Tego się po prostu nie da oszukać. Dokładnie. I myślę, że podążanie za tą energią może być kluczem rozumienia tego, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie złe. Mhm. I też to przychodzi nie jako wiedza wyuczona czy wyczytana, bo mogą nas takie czy inne opowieści i przypowieści i tradycje poruszać. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że dużo bardziej jest to taki bardzo delikatny impuls, nazwijmy go intuicyjny, ponieważ nie wiadomo dokładnie skąd pochodzi. Znaczy, po jakimś czasie już wiadomo, że to jest jedno i to samo źródło. Ale ten impuls przychodzi, no właśnie, jako pewna mądrość, pewna wiedza, której nie wyczytaliśmy.
i która no, jest atrakcyjna, zaprasza i to ten moment, kiedy decyduje się na drogę duchową, kiedy otwieram się w ogóle na taką perspektywę, kiedy już widzę, że to, co mogłem dokonać na tym poziomie zewnętrznym, przestaje mnie satysfakcjonować, że to już nie jest to, że pewnie doszedłem do jakiejś granicy, że o własnych siłach mogę zbudować tylko tyle, a tutaj czuję zaproszenie, że jest coś więcej, że jest coś dalej, więc jest to pewna wewnętrzna intuicja, może w formie tęsknoty troszeczkę się może objawić. To jest dla mnie, rzekłbym, bardzo ważny sygnał do tego, żeby, trzeba tu trochę odwagi spróbować, może czasem ciekawości nawet, albo jedno i drugie połączone. Trochę ciekawości, która spotka się z odwagą, żeby jednak ten krok zrobić, żeby spróbować, nie? I stąd taki moment, że dopóki pozostajemy tylko gdzieś na poziomie licznych przeczytanych lektur, edukacji, czy ona będzie chrześcijańska, katechizmowa, jakakolwiek, która miała gdzieś mnie tam ukształtować, która też miała za zadanie stworzyć, prawda, czy pomóc mi być dobrym człowiekiem i tak dalej. Więc wszystko to okazuje się, no raz jest bardzo trudne, wręcz niemożliwe, ogromnego wysiłku wymaga, natomiast i z mojej strony w chrześcijaństwie wynika to poniekąd z tego starego, zachodniego modelu, o którym wspominałem, że to tak naprawdę ja do tego nieba zdążam, nie? Natomiast biblijne i ewangeliczne pomienne Królestwo Boże już jest w tobie, ty nie musisz nigdzie zbierać, jesteś u siebie. Nie, to tylko się rozgość. Nie? To było najważniejsze. Rozgość się w swoim własnym sercu, bo nic więcej nie ma. Nie? Bo w twoim sercu jest cały wszechświat, więc w zasadzie o co więcej? Nie? Ale żeby to odkryć, no to tak, trzeba kilku złudzeń się pozbyć. Nie? Stąd tak liczne analogie zarówno w Ewangelii, jak i w innych pismach o przebudzeniu, o wyjściu z iluzji, o odkryciu tego, co niewidoczne wprost. I co wymaga wejścia w głąb. Mówisz o bardzo ciekawym symptomie, który czasem znajdujemy taką nazwę dla tego zjawiska jako syndrom pełnej szklanki. To taki syndrom, który dotyczy ludzi, stosując tą terminologię chrześcijańską, uczonych w piśmie. A mianowicie są to ludzie, którzy mają pełną wiedzę, o cokolwiek byśmy ich nie spytali, są w stanie rzucać cytatami jak z rękawa z wszystkich możliwych tradycji mistycznych, czy to buddyzm, czy to chrześcijaństwo, czy to taoizm, czy to cokolwiek innego. Ale to nauczenie w piśmie jeszcze nie świadczy o tym, że to jest wystarczająca przesłanka do tego, żeby zmierzać drogą duchową. I dlaczego mówimy o tym syndrom pełnej szklanki? Ponieważ kiedy szklanka jest pełna, to oczywiście strasznie satysfakcjonujące z poziomu ego, ale nie da się do niej już niczego wlać. Czasem przychodzi taki moment, kiedy trzeba ulać z tej szklanki, by zrobić miejsce dla tego przebudzenia duchowego. I na to mieli, zdaje się, że starożytni alchemicy, cudowne powiedzenie, bo mówili, że na początku drogi księga jest niezwykle potrzebna i niezwykle ważna. Mhm. Ale przychodzi taki moment, w którym ta sama księga staje się przeszkodą. I mówisz o intuicji, mówisz o tym otwarciu w sercu. Ja myślę, że warto powiedzieć o tym, że my niekoniecznie musimy mieć przepotężną wiedzę przedmiotową. My niekoniecznie musimy być biegli w tych wszystkich możliwych dziełach, niezależnie od tradycji, w której próbujemy poszukiwać naszych ścieżek i wyborów duchowych. Ale to, co jest warunkiem tego przebudzenia czy kroczenia ścieżką, to właśnie to umiejętność ulania z tej szklanki, umiejętność pozbycia się tych wszystkich rzeczy, które bardzo często są tylko na poziomie teoretycznym. I tutaj nawiązując do tych wielu guru, mistrzów i nauczycieli duchowych z internetu, oni są uczeni w piśmie, oni mają przepotężną wiedzę. Tylko czy my na pewno potrzebujemy wiedzy do tej ścieżki? Wiesz, jest taki ciekawy moment, który się fajnie pojawia w tych tekstach biblijnych czytanych w kościele jeszcze w trakcie Wielkiego Postu, tuż przed nim jest taki ósmy rozdział świętego Jana Ewangelii świętego Jana, który pokazuje spór Jezusa z uczonymi w piśmie.
tam nazywa elity religijne, mają swoje zastrzeżenia, pytania. I to się nie zestarzało, popatrz. Nie, po 2000 lat. Całkiem nie. To zupełnie tak samo przebiega. Więc gdy się przyjrzeć temu, ja nie będę wracał teraz do szczegółów, się przyjrzeć temu, mam wrażenie, że nagle spotkały się osoby z zupełnie różnych przestrzeni. Raz oni zadają zupełnie inny rodzaj pytań, Jezus próbuje im odpowiedzieć z poziomu swojego doświadczenia, czyli oni powołują się na pisma i tradycje, z których wyrośli, mówią, tam jest to zamieszkanie Boga, a Jezus mówi, nie, ja wiem to wszystko, bo Ojciec mi wprost to mówi. Więc ja nie robię czegoś innego, tylko ja słucham Ojca, nie poprzez księgi, tylko słucham Ojca na poziomie serca, na poziomie bezpośredniego doświadczenia. Mówi, nie mówię wam niczego innego, co bym od Niego nie usłyszał, nie? Łącznie z tym, że pokazuje również to, że owo ja jestem, bo to jest Ewangelia Janowa, taka bardzo pięknie, mistycznie umocowana, że to jest odwieczne ja jestem. Nie? On mówi, że Abraham cieszył się, jak widział to, co się teraz dzieje, nie? Natomiast oni wracają, jak to, 50 lat jeszcze, jak nie widziałeś Abrahamu? Jezus mówi, no zanim Abraham stał się, ja jestem, nie? Więc pokazuje ten wymiar, o którym oni nie mają pojęcia. I więc ten dialog i to spotkanie no, nie mogło się wydarzyć, czyli nie mogło przynieść jakichś owoców ich przemiany, ponieważ tam jeszcze nie dokonało się ten jakiś klik taki, który pozwoli zobaczyć coś więcej niż to. I to jest ten moment, wydaje mi się, ogromnie dla nas ważne, że kiedy patrzymy na to przy pewnej dozie doświadczenia, bardzo łatwo nawet powiedzieć, słuchając konkretnej osoby, mniej więcej na jakim etapie tej drogi przemiany świadomości są, czyli na przykład co dla niego już jest do zaakceptowania, a co jeszcze nie. Już przypomniało mi się ta piękna analogia, której użyłeś w tym rozdziale o tym balonie, który wznosi się do góry, prawda? A z nim poziom świadomości sprawia, że widzę coraz większą przestrzeń i tak dalej, coraz większą perspektywę. Dokładnie to, że w sposób naturalny staje się dla mnie oczywiste, że to jest część. Że ja nie muszę tutaj, ponieważ ja jestem obserwatorem tej rzeczywistości, a nie jego twórcą. Więc to nie ja decyduję, co należy, a co nie należy. Natomiast ja mogę zadecydować o tym, co ja akceptuję i z czego już się cieszę, a co jeszcze dla mnie jest wrogie albo nie pasuje mi do tego wszystkiego. Więc ta przemiana, również w tym świecie, czy owoce tej przemiany, tak może o tym mówmy, będę widział w tym, że mam coraz większą łatwość w przyjmowaniu i akceptowaniu wszystkich innych opinii, które niekoniecznie są z moją zgodne i tak dalej. I robię to nie jako gest taki, powiedzmy sobie, och, mojej życzliwości, tylko naturalnie, no tak, to też należy. Okej, okay, no i to też, a i to też. A jak wejdę jeszcze wyżej, to jeszcze więcej się tego znajdzie. I to jest ten piękny moment. Tutaj też odkryłem taki jeden ciekawy moment, mianowicie, że wraz ze zmianą perspektywy, w małej perspektywie niektóre rzeczy nie mają sensu, bo nie mają kontekstu. Ja nie wiem tak naprawdę, z której strony drzewa patrzę, nie? Ale jak się wzniosę ponad drzewo, to mam jeszcze inną perspektywę i widzę jeszcze szerszy kontekst i coraz więcej rzeczy, które kiedyś były bezsensowne albo zagadkowe, albo niespójne, albo nawet przeciwstawne, nagle one się nie przeciwstawiają, tylko dopełniają. Tak, to jest ciekawe. Z perspektywy czasu, taką przestrzenią może być również czas. I my nagle z perspektywy czasu widzimy, że te wydarzenia w naszym życiu, które miały miejsce przed laty i które uznawaliśmy za porażki, czy uznawaliśmy za jakieś takie rzeczy, które nas blokowały na drodze, które powodowały, że nam się ciężej żyło. Nagle odkrywamy, że one były po coś. Tak. Że gdyby nie one, nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym teraz się znajdujemy, nie wiedzielibyśmy tego, co teraz wiemy. Że one w jakiś sposób tam zrobiły robotę. Cały klucz jest właśnie w tym, byśmy, będąc tu i teraz, mieli dostęp do tej perspektywy widzenia swojego życia, która nam się dopiero pojawi za 10 lat. Ja, prawdę powiedziawszy, i tutaj po raz kolejny prawo zgodności definiuje, jak to zrobić. Ja nie widzę innej możliwości, jak właśnie zajrzenie w siebie, zajrzenie w swoje własne wnętrze, bo im głębiej tam zaglądam, im bardziej się godzę z samym sobą,
im bardziej jestem akceptujący dla siebie, tym rzeczywiście na zewnątrz ta perspektywa się powiększa. Jestem w stanie zobaczyć siebie z zupełnie innej, nowej perspektywy, bez udziału ego, bez udziału tego kosmatego diabełka, który mi podpowiada, co jest dla mnie dobre, kto mnie obraził, kto mnie uraził, czym się powinienem kierować i który reguluje całą masę mechanizmów obronnych, którymi się posługuje. Im bardziej wchodzimy w ten, użyję słowa, medytatywny umysł, czy też w modlitwę głębi, bo to jest tylko kwestia w moim przekonaniu terminologii, tym łatwiejszą perspektywę uzyskujemy w kontekście większej przestrzeni widzenia siebie. A wtedy zaczyna być możliwe to, o czym mówisz przepięknie i co jest tak naprawdę na szczycie każdego z tych poziomów świadomości. Nagle się orientujemy, że jesteśmy połączeni. Wszyscy z wszystkimi. Stanowimy ten ocean jedności. Ty jesteś to mną, ja jestem tobą. Nie ma między nami różnicy. I wtedy mogę, to co mówisz, dojrzeć siebie w drugim człowieku. A kiedy jestem gotów, by zobaczyć siebie w drugim człowieku, wtedy nie muszę już niczego osądzać. Nie muszę wartościować. Nie muszę warunkować. Mogę zrozumieć. Nie muszę się zgadzać. Prawda? Mogę mieć inne poglądy, inne idee, ale mogę szanować to, że ktoś ma inne. Co więcej, mogę szanować, że ten ktoś jest na określonym poziomie świadomości i nie mieć z tym problemu, bo wiem, że ja kiedyś też na tym poziomie byłem. Dokładnie. Dobrze, słuchajcie, zachęcam was do śledzenia działalności Wojtka, zachęcam was do subskrypcji jego kanału internetowego oraz do lektury książek, których Wojtek jest tłumaczem. Do czego jeszcze możemy zachęcić widzów mojego kanału, Wojtku? Jeżeli macie ochotę czasem na żywo troszeczkę posłuchać, to ja w każdą niedzielę, tak mi się to jakoś nawet udaje, w każdą niedzielę o 11:00 prowadzę takie na żywo spotkanie wokół Ewangelii, która jest czytana w kościołach w danym dniu. Ostatnio posługuję się, jest mi to bardzo bliskie, nowym na rynku polskim dynamicznym tłumaczeniem, przekładem Nowego Testamentu, który używa współczesnego języka polskiego, więc to jest też ciekawe zestawienie tych znanych nam ze słyszenia tekstów z tym nowym. W każdym razie nazwałem ten cykl spotkań kontemplacyjny wymiar Ewangelii i staram się odkrywać tak naprawdę na żywo razem ze słuchaczami, bo to nie są wykłady przygotowane na temat, tylko pozwalam, aby to, co tam wybrzmiewa, poruszało nas, ale odkrycie tego ewangeliczne, może inaczej, kontemplacyjnego wymiaru, czyli uniwersalnego wymiaru Ewangelii, a więc nie używanego w kontekście wspólnot kościelno-religijnych, które często, no, pozwolimy sobie, dość instrumentalnie posługują się tymi tekstami, natomiast odkrywanie ich uniwersalnego znaczenia. Uniwersalnego znaczenia to troszkę to, o czym powiedziałeś, Jarku, wcześniej, mianowicie, żeby zabrzmiało spójnie i pięknie dla każdych uszu, bez względu gdzie się wychowały i czego się nauczyły. A więc to jest takie moje zadanie. No i oczywiście kanał YouTube'owy czy podcastowy Otwarte Serce, taki w ogóle symbol Otwarte Serce, to jest coś, obraz, który do mnie mocno przemawia i którym się łatwo i chętnie posługuje. Okay, super, to zapraszamy wszystkich na kanał Wojtka i do wszystkich skorzystania z tych wszystkich rzeczy, o których Wojtek powiedział. A ja mam jeszcze taki apel. Jeśli jesteś chrześcijaninem, katolikiem i masz zamiar obrazić się na katolicyzm, to zanim to zrobisz, sprawdź, czy czasem na poziomie mistycznym nie ma czegoś do zaoferowania, a moim zdaniem ma i to bardzo wiele. Jeśli zaś nie jesteś katolikiem, nie czujesz się związany z tą tradycją, jesteś buddystą, wyznawcą dowolnej innej religii, podążaj swoją ścieżką duchową, ale z otwartym sercem i to również może skłonić do tego, żeby zajrzeć w takie miejsca, które mogą nam bardzo wiele pomóc, bo jak widzimy, ta ścieżka duchowa, o której mówi Wojtek, o tym otwartym sercu, jest tak naprawdę ścieżką dla każdego i niekoniecznie jest zarezerwowana hermetycznie tylko dla ludzi z jednej prowincji. Bardzo ci pięknie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa i że dasz się jeszcze z tego Rzymu tutaj
zaprosić, żebyśmy się spotkali nieraz. Chętnie, Jarku, z wielką przyjemnością. Zawsze jest to dla mnie piękne i twórcze. I wiele rzeczy się rodzi właśnie dlatego, że rozmawiamy, a nie dlatego, że coś sobie przygotowujemy, więc świetnie. To jest piękny moment. Super. Wielkie dzięki i do zobaczenia następnym razem. Dzięki wzajemnie.